chciałem mówić, tak jak tytuł tego wykładu proponuje, o kwestii innej niż walka z bronią w ręku o niepodległość, ale czy jej przeciwstawnej. Tak bowiem bardzo często postrzegamy kwestię pracy organicznej, tak wmawia nam pewnego rodzaju schemat propagandy wstydu adresowanej do Polaków. Ten schemat jest bardzo prosty, jak konstrukcja cepa. Z jednej strony nasz romantyczny, głupi, szalony poryw z lancą na czołgi, a z drugiej strony mądra praca, która przeciwstawia się temu romantyzmowi. Albo praca, albo walka. Albo roztropność, albo dzieje głupoty polskiej, jak pisał o tym Aleksander Bocheński w znanej książce Paszkwilu, napisanym zaraz po II wojnie światowej. I wiele osób idzie za tym tokiem myślenia, rzeczywiście rozumując, no tyle niepotrzebnych ofiar, tyle przelanej krwi, może lepiej było istotnie pracować, budować warsztaty. Taką bardzo, można powiedzieć, przekonującą i niezwykle inteligentnie napisaną argumentację na rzecz tego przeciwstawienia dał 20 kilka lat temu w swojej monografii profesor Jerzy Jedlicki. Tytuł tej monografii: Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują? Właściwie dokładnie ten sam schemat, który we wspomnianej przeze mnie przed chwilą broszurze eseju Aleksandra Bocheńskiego występuje. A więc dzieje głupoty polskiej, której przeciwstawiona jest mądrość. Mądrość tych, którzy nie wybrali walki, ale krytykowali walkę, potępiali walkę i pracowali inaczej. Niektórzy twierdzili, że dla Polski, pracowali dla Polski, inni przez te prace od Polski odeszli. Ale to nie ma znaczenia, mówi profesor Jedlicki. Najważniejsze jest po prostu dobro wynikające z podniesienia poziomu życia bliźnich. I o tym za chwileczkę też oczywiście powiem, bo to jest ważna kwestia. Ale w ten sposób dochodzimy do schematu, bo chcę jakby od nakreślenia tego schematu rozpocząć naszą refleksję, do schematu, który swoją kanoniczną wersję uzyskał w eseju Donalda Tuska z 1987 roku w Znaku opublikowanym wtedy. Polskość to nienormalność, prawda? Polskość to są tylko te husarskie porywy, skrzydła powiewające na wietrze, w szarży beznadziejnej, głupiej, kończącej się zawsze katastrofą, i przeciwstawiona jest jej ta uporczywa praca porządkowania polskiego domu, przez który przełażą inne wojska, brudząc ciągle naszą podłogę, przewracając i niszcząc sprzęty, ale pozostaje nam tylko pracować nad tym, nie podejmować żadnej walki. Ten schemat dlatego jest taki kuszący, że wydaje się odpowiadać na autentyczne potrzeby człowieka. Chcemy spokoju, tak, chcemy spokoju, chcemy pracy, która pozwoli nam żyć spokojnie, godnie, lepiej, wygodniej. To wszystko są dobre cechy, to wszystko są dobre, można powiedzieć, skłonności, które w nas są. Ale zafałszowanie tkwiące w tym schemacie polega na tym, iż odwołuje się on do założenia, że można wziąć w nawias walkę o niepodległość, że w XVIII, XIX, bo o tej epoce mówimy, czy XX wieku, można było zrezygnować z tej walki i skupić się wyłącznie na tym podnoszeniu cywilizacyjnym ziem polskich. Niestety zaborcy, a ci pojawili się tutaj już w XVIII wieku, mieli swoje plany, swoje koncepcje i logika tych planów nieubłaganie szła w jednym kierunku. W kierunku, który jako początkową stację miał lojalność, wymuszenie lojalności na tych, którzy znaleźli się teraz w granicach nowych imperiów,
To jest pierwsza stacja. Można powiedzieć, z lojalnością można nawet żyć, prawda? Jestem lojalny wobec państwa, z którym się nie identyfikuję, w domu myślę po swojemu. Wielu w ten sposób argumentowało przystosowanie. Ale niestety na tym przystanku logika władzy zaborczej imperialnej w XIX wieku się nie zatrzymywała. To była logika unarodowienia imperiów. I ostatecznie ta lojalność szła w końcu w kierunku rusyfikacji i germanizacji, przyjęcia nowej tożsamości, zatraty starej tożsamości. Nie od razu, nie kiedy weszły wojska Katarzyny czy Fryderyka Wielkiego, ale po dwóch, po trzech pokoleniach. I wtedy pojawia się właśnie to pytanie, czy w tych nowych imperiach, które już się ustabilizują na ziemiach Polski, czy ceną za oddanie się wyłącznie spokojnej pracy nie jest ostatecznie rezygnacja z polskości. Nie dlatego, że polskość to walka, że polskość to szaleństwo, ale dlatego, że inni chcieli naprawdę polskość zniszczyć w imię swojego porządku, swoich celów. Otóż ja chciałem zaproponować Państwu inne spojrzenie na te wybory, przed którymi stali nasi przodkowie właśnie na przełomie XVIII-XIX wieku i na decyzje, które prowadziły ich ku drodze pracy organicznej, bo to była także jak najbardziej ważna droga prowadząca do niepodległości, uzupełniająca, równoprawnie uzupełniająca tę drogę prowadzącą przez konspiracje i powstania. Kiedy przystępuję do tego krótkiego przeglądu właściwie paru przykładów, bo na więcej nie starczy czasu, to chcę jeszcze jedną tezę schematu, tego schematu, który próbuję odrzucić, podważyć, tutaj przytoczyć. Otóż ta cecha najmocniej z kolei została uwypuklona w ostatnio bardzo głośnym dziele, no w ciągu ostatnich powiedzmy 5-6 lat. Wspominałem je już chyba tutaj kiedyś, młodego doktora habilitowanego antropologii kulturowej z Krakowa, Jana Sowy, takiego radykalnego neomarksisty z Krakowa, który w książce poświęconej w pewnym sensie no, odkrywczej, nowatorskiej analizie historii Polski, zwłaszcza w szczególności w XIX wieku, wysunął tezę, że Polska przestała istnieć już właściwie w XVI wieku, przejęta przez szlachtę. Szlachta tutaj nie tworzyła Polski, tylko własne państwo niszczące wspólnotę polską. I dopiero Polska zaczęła powstawać dzięki zaborcom, dzięki administracji zaborczej, że to dopiero zaborcy zbudowali Polskę, nowoczesną, dobrą, taką Polskę, jakiej potrzebujemy. Że to w XIX wieku zbudowały państwa zaborcze. Na pewno państwa zaborcze nie wprowadzały tutaj tylko zła, to nie były tylko represje, to nie były tylko prześladowania, to nie było tylko wynarodowienie. Choć ono było ostatecznie na samym końcu tej drogi celem. Ale było wiele instytucji takich jak w każdym państwie. To, że były szpitale, że budowano drogi, że państwo interesowało się rozwojem przemysłu, podnoszeniem poziomu cywilizacyjnego tej swojej peryferii, którą stały się ziemie polskie w wyniku rozbiorów, nie zmienia jednakże faktu, że pozostawały te ziemie przyłączone do Rosji, do Prus, do Austrii peryferią imperialnej struktury i jako peryferie były traktowane. Były traktowane gorzej, były traktowane w taki sposób, który ostatecznie miał służyć imperialnemu centrum. I ten argument także musimy pamiętać. Żeby zrozumieć skalę wyzwań stojących przed pracą organiczną w XIX wieku, musimy przypomnieć pewne dane, które mogą być dla Państwa może nawet szokujące. 140 lat temu, w latach 70., tutaj na terenie
Warszawy, Królestwa Polskiego, czyli centralnej Polski. Proszę zgadnąć, jaka była śmiertelność niemowląt. 35%. Co trzecie dziecko narodzone umierało. Średnia wieku życia w tym czasie wynosiła 28 lat. Wskutek tej, no w dużym stopniu wskutek tej śmiertelności niemowląt, ale około 13% osób dożywało 60 roku życia. Na Zachodzie było trochę lepiej. Nie była to drastyczna różnica, ale była wyraźna różnica. Polska była cywilizacyjnie krajem zapóźnionym. Ale czy była cywilizacyjnie zapóźnionym krajem dlatego, że wcześniej była pierwsza Rzeczpospolita, czy dlatego, że pierwsza Rzeczpospolita została z mapy wymazana? To jest pytanie, na które warto odpowiedzieć. Niezależnie jednak od tego, z jaką intencją zmierzamy do odpowiedzi na to pytanie, musimy mieć przed oczami skalę rzeczywistych problemów społecznych, zaniedbań, tej nędzy i biedy w najrozmaitszych wymiarach, jeśli można tak powiedzieć, nieszczęść ludzkich w społeczeństwie, w Galicji, w Królestwie Polskim, a nawet w poznańskim, stosunkowo najlepiej rozwiniętym, występowały w XIX wieku. Dam jeszcze inny przykład. W 1862 roku w Królestwie Polskim, obejmującym no, właśnie ten rdzeń ziem etnicznie polskich z Warszawą, z Kielcami, z Radomiem, z Kaliszem, było 408 lekarzy. W Galicji, całej Galicji, zachodniej i wschodniej, od Krakowa do Lwowa, Tarnopola i Stanisławowa, było 265 lekarzy. No myślę, że dzisiaj w promieniu 2 kilometrów od tego miejsca, gdzie jesteśmy, jest więcej lekarzy. To jest także jakaś ilustracja problemów, których państwa zaborcze same nie rozwiązały, w których potrzebna była wobec świadomej polityki zaborców, nie wspierającej rozwoju tych polskich peryferii, ale skazujących ją właśnie na dodatkową, wtórną peryferyjność, potrzebna była akcja społeczna, potrzebne było działanie, które nazywamy pracą organiczną, podnoszenia społeczeństwa z tego stanu. Jeśli zastanawiamy się nad patronami tego ruchu, to właściwie możemy znaleźć ich w najwspanialszych nazwiskach, jakie przedstawia historia XVIII-wiecznej Polski. Bo przecież patronem tej pracy nad podniesieniem cywilizacyjnym, technologicznym, kulturowym, nie w znaczeniu kultury tej wysokiej, która wiąże się ze słowem pisanym, z obrazem, z malarstwem, ale kulturowej w najprostszym sensie. Agrikultura, uprawa ziemi, żeby pozwoliła wyżywić ludzi. Ostatni głód na ziemiach polskich miał miejsce w 1892 roku, w którym umierali ludzie w dużych ilościach z głodu. Otóż patronami tej pracy mogą być, jak sądzę, warto ich w tej roli przypomnieć, Tadeusz Kościuszko i Stanisław Staszic. Kościuszko, może warto byśmy pamiętali go w tej podwójnej roli. To nie tylko naczelnik powstania, od jego imienia zwanego insurekcją kościuszkowską, ale to jest także, to najpierw trzeba wymienić, absolwent szkoły rycerskiej założonej tu w Warszawie w 1740 roku. To była pierwsza nowoczesna szkoła, średnia można tak powiedzieć, czy no taki college dla elity w dobrym tego słowa znaczeniu. I to właśnie chęć poszerzania wiedzy, podnoszenia własnego najpierw poziomu, a w ślad za tym poziomu kulturowego, technologicznego, cywilizacyjnego otoczenia sprawiła, że Kościuszko
korzystając ze stypendium, bo wtedy już tworzono takie stypendia. Oczywiście magnaci je, w tym przypadku Czartoryscy i król Stanisław Poniatowski związany z familią Czartoryskich fundowali takie stypendia, pozwalały dalej uzupełniać swą wiedzę na zachodzie, we Francji. Kościuszko właśnie korzystając z tej już nowoczesnej szkoły w pierwszej połowie wieku XVIII zbudowanej w Rzeczpospolitej staje się człowiekiem tak wykształconym, uzupełnił to wykształcenie, jak już powiedziałem, we Francji, w dziedzinie inżynierii, że to on stawia fundament pod inżynierię wojskową w Stanach Zjednoczonych i jest z tego punktu widzenia pamiętany w centrum amerykańskiej wojskowości XXI wieku, w West Point, w akademii, która szkoli elitę amerykańskiego wojska. Tam Kościuszko jest pamiętany jako najwspanialszy inżynier, który służył rewolucji amerykańskiej, bo to on ufortyfikował West Point. Kościuszko jest jednym z patronów polskich inżynierów. Obok niego Staszic. Dobrze, że wydano ponownie po bardzo długiej przerwie Przestrogi dla Polski obok uwag nad życiem Zamoyskiego, jedno z dwóch najważniejszych dzieł Staszica towarzyszących reformom Sejmu Czteroletniego. Pamiętamy tę kartę jego udziału w naszej historii. Ale potem Staszic, przechodząc już na tory lojalizmu wobec władzy rosyjskiej, nie on jeden, wydawało się wtedy po klęsce Napoleona w 1815 roku, że rzeczywiście pod Aleksandrem będzie można, trzeba ułożyć jakoś polskie życie. Ogromnie wiele zrobił wtedy, jak wiadomo, jako patron szkół górniczych przez siebie zakładanych, ale także jako, to jeden z ostatnich gestów w jego życiu, otwarcie szkoły przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. Tak się nazywała ta instytucja, która stała się pierwszą politechniką w Polsce. Tu w Warszawie w 1826 roku. Dosłownie kilka tygodni później Staszic zmarł, ale taki testament zostawił. Potrzebne są nam politechniki, jeśli mamy być nowoczesnym narodem. I rzeczywiście rok wcześniej, już w roku 1825, mamy pierwszego doktora nauk technicznych. No, można zapytać, jak można zostać doktorem nauk technicznych, skoro nie ma jeszcze politechniki. Wynika to z tematu pracy doktorskiej obronionej tu na Uniwersytecie Warszawskim właśnie w roku 1825 przez Stanisława Janickiego, który studiując matematykę na Uniwersytecie Warszawskim opublikował w roku 1825 swój doktorat zatytułowany O maszynach parowych. Pierwsza taka, no można powiedzieć, obszerniejsza analiza teoretyczna nowej technologii maszyn parowych. To jest jakby zapowiedź tego starania o systematyczne wejście Polski, już niestety pozbawionej suwerennego bytu politycznego, ale wciąż jeszcze korzystającej z elementów autonomii, autonomii stopniowo uszczuplanej przez Rosję, o tym mówiliśmy kiedy indziej, przez nowego cara Mikołaja I. Nie będziemy do tego zagadnienia wracać. W każdym razie korzystając z tej autonomii, jaka była jeszcze, budowano instytucje, które miały podnosić ten poziom cywilizacyjny Polski. Wiązały się one często bezpośrednio z dziedzictwem walki o Polskę, walki zbrojnej. Armia, jak to często bywa, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, w historii ludzkości. Wojsko i wojna jest źródłem wynalazków. Jakkolwiek to brutalnie brzmi, taka jest prawda. Bardzo wiele wynalazków poprawiających byt ludzi wywodzi się z wojny. I tak jest też w kwestii szkolnictwa technicznego, że jego geneza w Polsce może być cofnięta nawet w stosunku do tej, o której powiedziałem przed chwilą, a mianowicie można by przywołać tutaj powołaną także w Warszawie Szkołę Aplikacyjną Artylerzystów i Inżynierów w roku 1809. W czasach księstwa warszawskiego, kiedy no niemal całe społeczeństwo tego maleńkiego państewka było zmobilizowane na potrzeby wojenne.
Trzeba pokazać armię, zbudować nowoczesną armię, żeby Polska okazała się być godną niepodległości w oczach Napoleona, jakkolwiek źle to brzmi i jakkolwiek można wielki znak zapytania postawić przy stawce na Napoleona, to właśnie taki był jeden z jej rezultatów. Szkoła nowoczesnej inżynierii wojskowej w Warszawie, odnowiona w roku 1820, a więc miała swoją kontynuację po upadku Księstwa Warszawskiego. I przecież jednym z najwybitniejszych inżynierów wojskowych, jeśli można tak powiedzieć, artylerzystów, będzie inny bohater, przynajmniej do niedawna, naszej i nie tylko naszej, bo także węgierskiej zbiorowej wyobraźni, Józef Bem. To on jest, no, można powiedzieć, rzecznikiem nowoczesności wojskowej, która ma służyć nie tylko wojsku, w artylerii, której służył jako dowódca artylerii konnej, ale także rozwijający pewne pomysły dotyczące, no, takich można powiedzieć prymitywnych wojsk rakietowych również, ale także społeczeństwu cywilnemu. I w tej dziedzinie przełomem okaże się emigracja, wielka emigracja po 1831 roku, po klęsce powstania listopadowego. Polacy zerwali się do walki o niepodległość, ale przegrali tę kampanię. Ale przecież walki nie przerwali, nie skończyli. I właśnie Józef Bem, otwierając w 1835 roku we Francji Towarzystwo Politechniczne Polskie we Francji, w Paryżu, powiedział, że świętym obowiązkiem każdego Polaka jest przygotować się do odrodzenia ojczyzny. A więc nie tylko walka w legionach, bo wtedy Bem akurat był rzecznikiem tworzenia legionów przy Francji, czy w jakiejkolwiek innej konspiracji, ale poznawanie nowoczesnych technologii, poznawanie najnowszych zdobyczy wiedzy, żeby móc nią służyć Polsce, kiedy Polska zostanie wywalczona, bo ona sama do nas nie przyjdzie. Musi być wywalczona, ale potem trzeba ją urządzić jak najlepiej. I znów pozwolę sobie przytoczyć parę cyfr. Po powstaniu listopadowym wyszło z kraju około 9-10 tysięcy osób na emigrację, z czego około 6 tysięcy poszło do Francji, blisko 6 tysięcy. Z tych 6 tysięcy 1117 podjęło studia wyższe. No nie było drugiej tak inteligentnej, czy inteligenckiej, czy studiującej emigracji na świecie w tamtych czasach. Z tych 1117, którzy poszli na studia, 406 wybrało medycynę. Przypominam teraz dane 20 lat późniejsze, 30 lat, przepraszam, późniejsze, z 1862 roku. W całym Królestwie Polskim jest nieco ponad 400 lekarzy. A tu we Francji z maleńkiej emigracji 400 osób podejmuje studia medyczne. 248 rozpoczęło studia techniczne. I no, nie tylko rozpoczęło, ale większość skończyła te studia z pożytkiem. Gdzie tutaj szukać patronów, jeśli można tak powiedzieć, tego nowego etapu przygotowania do niepodległości przez podnoszenie własnych kwalifikacji, podnoszenie własnego poziomu naukowego i służbę dzięki temu uzyskanemu dostępowi do wiedzy, służbę społeczeństwu. Znów dam dwa przykłady, które łączą element walki o niepodległość z właśnie tą rolą patronów postępu technologicznego, cywilizacyjnego. I jeden jest pewnie powszechnie znany. W każdym razie każdy, kto czytał Pana Tadeusza, tę postać kojarzy. To jest Ignacy Domejko, najbliższy przyjaciel Adama Mickiewicza, 3 lata od niego młodszy, także jak on student Uniwersytetu Wileńskiego, bardzo wybitny, no można powiedzieć, specjalista w zakresie nauk ścisłych, matematyk zajmujący się rachunkiem różniczkowym na Uniwersytecie Wileńskim. W 1823 roku, kiedy
Wybuchła sprawa filomatów, Domejko oczywiście był członkiem stowarzyszenia. Dzięki wpływowym stryjom udało mu się uniknąć zesłania w głąb Rosji i odbywał karę 6-letniego internowania na Litwie. To znaczy nie wolno mu było wjeżdżać do większych miast, do Wilna w szczególności, ale pozostał na Litwie. Dzięki temu mógł wziąć udział w powstaniu listopadowym. Służył w tym oddziale, w którym walczyła Emilia Plater i to on był głównym, jeśli można tak powiedzieć, źródłem wiadomości dla Adama Mickiewicza o losach kobiety bohater, opisanych potem przez Mickiewicza, no niemal na bieżąco opisanych w 1831 roku w wierszu dedykowanym pamięci Emilii Plater. Wyjechał następnie do Szkocji już po upadku powstania i tam poznając jakby ten wyższy poziom cywilizacyjny, zapragnął podnieść swoje kwalifikacje, by, tak jak mówił Bem kilka lat później, umieć służyć Polsce, kiedy Polska powstanie, kiedy wywalczą ją młodsi koledzy Domejki. I po okresie spotkania z Mickiewiczem ponownie w Dreźnie, gdzie właśnie to przypomnienie Litwy będzie bardzo ważne dla powstania pana Tadeusza, przypomnienie w rozmowach między Domejką a Mickiewiczem, przypomnienie ich Nowogródczyzny. Ignacy Domejko podejmuje nowe studia we Francji i ostatecznie przyjmuje kontrakt na pracę w Chile, świeżo, że tak powiem, uwolnione od panowania imperialnego Hiszpanii. I tam od 1838 roku stanie się symbolem, jeśli można tak powiedzieć, tego, że Polak potrafi. Przepraszam, że używam tego wyświechtanego sloganu w czasach komunizmu wyświechtanego, ale w XIX wieku ten slogan znajdował swoje potwierdzenie w rzeczywistości na nie tysiącach, ale dziesiątkach tysięcy przykładów na całym świecie. Polaków, którzy nie mogli rozwijać swoich talentów w ojczyźnie, bo tej zabrano niepodległość, ale potrafili wykazać je poza granicami kraju, tak jak Domejko, który stał się, można powiedzieć, symbolem postępu technologicznego, cywilizacyjnego w Ameryce Łacińskiej, bo on wprowadził nowy system szkolnictwa w Chile, szkolnictwa wyższego, wprowadził nowoczesny system miar i wag, wprowadził nowoczesną służbę meteorologiczną, ważną oczywiście w kraju, na pograniczu wysokich gór i oceanu. To on zapoczątkuje tę całą serię, można powiedzieć, innych, którzy za nim pójdą, przybyszów pracujących w Ameryce Łacińskiej. O paru z nich może jeszcze zdążę powiedzieć. Ale zanim wrócimy jeszcze do Ameryki Łacińskiej z polskimi inżynierami, pozwolę sobie przedstawić drugiego patrona tego etapu emigracyjnego. To Ludwik Nabielak. Może o nim mniej, rzadziej Państwo słyszeliście, chociaż w takich szkołach, powiedziałbym, bardziej tradycyjnych, uczono o Nabielaku jako o liderze grupy Belwederczyków. To on zorganizował grupę 32 cywilów, która szturmowała 29 listopada 1830 roku Belweder. Nieudanie, nie udało się złapać wielkiego księcia Konstantego, który w przebraniu swojej żony zbiegł, ale ta sama inicjacja, rozpoczęcie, wtajemniczenie i rozpoczęcie jednocześnie w projekt przewrotu niepodległościowego w Warszawie wiąże się nierozerwalnie właśnie z osobą Nabielaka. Skąd on się tutaj wziął? On był przecież Galicjaninem, był synem żołnierza insurekcji kościuszkowskiej, nauki pobierał w gimnazjum w Rzeszowie, później na Uniwersytecie Lwowskim, włączył się w konspiracje niepodległościowe w Stowarzyszeniu Zjednoczonych Słowian, zbierał folklor Galicji Wschodniej, tak jak wielu młodych ludzi, inteligentów można powiedzieć w jego czasie, ale wiosną 30 roku przybył do Warszawy i włączył się tutaj natychmiast właśnie w nurt konspiracji, stworzył tę cywilną część spisku podchorążych i rozpoczął 29 listopada razem z Piotrem Wysockim powstanie. Potem służył jako żołnierz, jako oficer, zdobywając złoty
krzyż Virtuti Militari za bitwę pod Grochowem. Walczył pod Iganiami, dosłużył się ostatecznie stopnia majora i wyroku na karę śmierci, go skazującego oczywiście przez cara Mikołaja. Dlatego oczywiście musiał wyjechać z Polski po klęsce powstania i w Paryżu przez działalność jak najbardziej polityczną w Towarzystwie Demokratycznym Polskim podejmuje drugą, jakby można powiedzieć, drogę swojego życia, drogę, karierę inżyniera, przedsiębiorcy, można powiedzieć pioniera postępu w Europie Zachodniej, bo wśród jego rozmaitych szczebli kariery, można powiedzieć, do najciekawszych zaliczyć dałoby się funkcję dyrektora gazowni Barcelony, naczelnego inżyniera kopalni miedzi w Algierii, dyrektora kopalni w departamencie Manche, kopalni węgla we Francji, czy dyrektora fabryki gazu świetlnego w Nîmes we Francji. Można powiedzieć, taki oświetleniowiec Europy Zachodniej lat 40., 50., 60. Przerwę sobie zrobił tylko oczywiście na Wiosnę Ludów, próbując walczyć o Polskę znowu w 1848 roku. Robił to wszystko oczywiście dlatego, że trzeba pracować, trzeba żyć, ale robił to dokładnie w duchu, przepraszam za to okropne słowo, dokładnie, cofam je, robił je w duchu wskazania Bema, wskazania Staszica, wskazania Kościuszki, że trzeba uczyć się tej modernizacyjnej ścieżki, na którą wprowadzi się także Polskę, kiedy wreszcie za którymś razem uda się wywalczyć dla niej niepodległość. Trzeba praktykować to, skoro nie można w Polsce, to w tym miejscu, w którym los nas rzucił. A więc Belwederczyk, Nabielak i Filomata Domejko mogą być patronami technologicznego postępu, którego nie mogli realizować w Polsce, więc jeden realizuje w Ameryce Łacińskiej, a drugi we Francji, Hiszpanii i Algierii. Ale co z tą biedną Polską? Otóż kiedy postępuje dalej ten proces wymuszania lojalności wobec Polaków przez w coraz bardziej nowoczesny sposób, przez mocarstwa zaborcze, kiedy zaczyna się jej nowy etap w postaci świadomej germanizacji, bo no jakby najnowocześniejszy zabór pruski, pierwszy jest także pod tym względem, rusyfikacja jest troszkę opóźniona w stosunku do germanizacji, to właśnie z Poznańskiego przychodzi pierwsza odpowiedź i tam formuje się idea pracy organicznej po powstaniu listopadowym. Jej ojcem chrzestnym jest Jan Karol Marcinkowski, urodzony w Poznaniu, wykształcony na lekarza, po studiach medycznych w Berlinie praktykuje w swoim rodzinnym mieście w Poznaniu, ale kiedy wybucha powstanie listopadowe, oczywiście staje na jego zew, walczy jako kapitan, lekarz w tym samym oddziale, gdzie był wspomniany przeze mnie Domejko, to znaczy razem z Emilią Plater. Skazany oczywiście potem przez władze niemieckie po powrocie, przez emigrację kilkuletnią, gdzie związał się z obozem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i odebrał od księcia Adama właśnie instrukcję, że należy teraz w kraju przygotowywać się kiedyś w przyszłości do powstania, ale najważniejsze jest, by wciągać całe społeczeństwo do postępu technologicznego, do lepszego życia, do lepszego życia, które będzie polskim życiem, wbrew temu systemowi, który próbują narzucić zaborcy, w tym przypadku zaborcy niemieccy, pruscy. I z tą ideą czytałem te instrukcje właśnie dla Marcinkowskiego, wydane w 1834 roku przez księcia Adama Jerzego w Archiwum Czartoryskich w Krakowie, bardzo to poruszająca lektura.
Wraca Marcinkowski do swojego ojczystego poznańskiego, aresztowany tam właśnie przejściowo przez władze niemieckie. Podejmuje tę ideę pracy organicznej, którą sformułował w postaci instytucji znanej pod trochę egzotycznie brzmiącą, ale bardzo ważną dla trwania polskości w Wielkopolsce w następnych dziesięcioleciach, instytucji bazaru. W 1838 roku to właśnie w mieszkaniu Marcinkowskiego zaprojektowano taki budynek, w którym spotykałyby się rozmaite organizacje społeczne polskie w Poznańskim, w których prowadzone byłyby nie tylko spotkania towarzyskie Polaków, tępionych za swoją polskość samą wtedy już w Księstwie Poznańskim, ale także byłyby prowadzone rozmaite warsztaty podnoszące kwalifikacje rolne, kwalifikacje technologiczne tych, którzy wejdą w orbitę tego towarzystwa, towarzystwa bazaru. I w 1841 roku budynek bazaru już stoi. To jest ognisko polskości i jednocześnie postępu technologicznego, nowoczesności. Znamy oczywiście przykład, bardziej może przemawiający do wyobraźni, przykład, który dźwięczy nazwiskiem rozpoznawalnym do dziś, Hipolit Cegielski. Kojarzymy tę nazwę często, tak jak trzeba, z zakładami Cegielskiego w Poznaniu, nowoczesną fabryką, która nowoczesna była, kiedy powstała, oczywiście w XIX wieku, z jego inicjatywy i przez długie dziesięciolecia, aż do wieku XX, do końca wieku XX służyła tej nowoczesności na ziemiach polskich. Ale to skojarzenie z Cegielskim wyłącznie jako patronem postępu technologicznego, poprawy agrykultury, bo przecież narzędzia rolne produkowała przede wszystkim fabryka Cegielskiego, pomija aspekt, który w jego biografii był pierwotnie na pewno ważniejszy, do którego porzucenia został zmuszony siłą. To była próba połączenia wiedzy z patriotyzmem romantycznym. Urodzony w 1815 roku Hipolit Cegielski, warto może to przypomnieć, że odebrał wykształcenie filologiczne. Obronił doktorat z filozofii pracą na temat negacji w Berlinie w kręgu neoheglowskim. A najsłynniejsze jego dzieło, czytane przez kilka pokoleń interesujących się tą tematyką Polaków, nosiło tytuł mało kojarzący się z maszynami rolniczymi. To było wydane w 1854 roku obszerne dzieło pod tytułem Nauka poezji. To jest Cegielski, Nauka poezji. Ale od poezji musiał przejść Cegielski do prozy, kiedy próbował wykorzystać zdobytą wiedzę filologa, nauczyciela, wykształconego według najlepszych, najnowocześniejszych wzorów niemieckich w swoim województwie poznańskim. Władze niemieckie próbowały go zmusić do donoszenia na swoich uczniów, zwalczania polskości. Oczywiście natychmiast porzucił stan nauczycielski, rozumiejąc, że skoro nie wolno legalnie, w sposób uczciwy łączyć patriotyzmu z pracą nauczycielską w znakomitym zresztą gimnazjum Marii Magdaleny, świętej Marii Magdaleny w Poznaniu, to trzeba inaczej jakoś bronić tej polskości. I wtedy ten filolog, zafascynowany poezją, podejmuje ideę budowy fabryczki maszyn, które przydadzą się chłopom polskim dookoła, gospodarzom oczywiście najpierw bogatszym, a potem chłopi jak się zorganizują spółdzielnie czy w kółka samopomocowe, kiedy będą potrafili, pierwszy to promował Staszic jeszcze w Królestwie Polskim, kiedy to się uda zrobić, to umocni się polskość po prostu, ukorzeni na ziemi, z której nie uda się wyrzucić Polaków pruskiemu zaborcy. I to jest geneza zakładów Cegielskiego, które już pod koniec życia, krótkiego zresztą życia Hipolita Cegielskiego, żył nieco ponad 50 lat, zatrudniał ponad 400 robotników i produkował
te rozmaite kosiarki, żniwiarki, nie tylko na potrzeby poznańskiego, ale na eksport do, no do Rosji, trzeba powiedzieć, bo za granicą Kalisz to już była Rosja, czyli do Polski, ale pod zaborem rosyjskim. Służył w ten sposób sprawie polskiej, nie tylko w Poznaniu i okolicach. I takie fabryki łączące, można powiedzieć, aspekt technologicznej pracy nad podniesieniem wydajności polskiej ziemi, nad tym, żeby dzieci nie umierały tutaj z głodu, żeby żyło się lepiej i dłużej, powstają mniej więcej w tym samym czasie i w Krakowie, i w Warszawie. W Krakowie to jest fabryka Ludwika Zieleniewskiego, a w Warszawie Stanisława Lilpopa ze znanej warszawskiej rodziny zegarmistrzowskiej. W każdym z tych wypadków praca nad podniesieniem poziomu technologicznego, inżynieryjna, jeżeli można tak powiedzieć, i przemysłowa łączy się z działalnością społeczną. To znaczy z organizowaniem nie tylko dobrego, godnego życia dla samych robotników i ich rodzin zatrudnionych, w danej fabryce, ale społeczeństwa polskiego, tej ziemi, z którą związana była dana fabryka, dana inicjatywa technologiczna. Można by takich przykładów bardzo wiele przytoczyć, ale zostaję przy tych symbolicznych nazwiskach, przy tych symbolicznych przykładach, by pokazywać, jak w warunkach zaborowych próbowano na polskiej ziemi ten program Staszica, Bema, Kościuszki realizować. Przecież jednak pamiętajmy, że łatwiej było uczyć się, dowiadywać, poznawać i praktykować postęp tym Polakom, którzy znaleźli się na emigracji. I dam znów może jeszcze parę tylko przykładów, bo potem chcę przejść do z pozoru zupełnie innego tematu, ale mam nadzieję, że mi Państwo wybaczą częściową korektę dzisiejszego wystąpienia, w jaką stronę, to o tym za chwilę powiem. Więc teraz chcę tylko podkreślić, że już za chwilę ten wątek główny dzisiejszego spotkania na paru przykładach no jakby spróbuję domknąć. Otóż inny przykład, który przeczy temu rozdziałowi na romantyzm szalony, głupi, ślepy, niszczący i pracę organiczną, która jest jedynie słuszna i sprzeczna jednocześnie z romantyczną walką. Otóż innym takim przykładem, takim jak Nabielak, takim jak Domejko, niech będzie generał Henryk Dębiński. Może Państwo pamiętacie tę sylwetkę, chyba najpiękniejszy portret Henryka Rodakowskiego. Zamyślony generał siedzi, podpiera się swoją brodę mnie pięścią. To przypomnę, jest jeden z dowódców powstania listopadowego i naczelny wódz powstania węgierskiego w 1849 roku. Bohater dwóch narodów, bohater walki, bohater nowoczesnej wojskowości, można powiedzieć. Ale rzadziej kojarzymy to, że ten sam Henryk Dębiński, kiedy nie walczył między powstaniem listopadowym a powstaniem węgierskim i po powstaniu węgierskim, zdołał uzyskać 11 patentów, w tym tak praktyczne jak piec do ekonomicznego wypieku chleba, opatentowany w 1835 roku we Francji i służący tysiącom piekarzy w tym kraju, to znaczy we Francji, dysze do kotłów parowych nowego typu czy wentylatory. Czy ktoś by skojarzył z tym zamyślonym, romantycznym bohaterem z portretu Rodakowskiego autora patentów na dysze i wentylatory? Ale tak było w polskiej rzeczywistości XIX wieku. Czy inne przykłady tego typu? Brat Joachima Lelewela, Jan Paweł Lelewel, współtwórca kanału augustowskiego, wspaniałej pracy służącej ludziom, w jakiś sposób promowanej przez wymienianego tutaj już kiedyś na naszych spotkaniach księcia Franciszka Ksawerego Drózkiego-Lubeckiego. To właśnie Jan Paweł Lelewel był jednym z konstruktorów bezpośrednio kanału augustowskiego. Po powstaniu listopadowym, w którym rzecz jasna brał udział, znalazł przytulisko w Szwajcarii
i tam będzie naczelnym inżynierem kantonu berneńskiego. Będzie tam budował mosty, drogi, linie kolejowe. Inny przykład, znany na cały świat po dzień dzisiejszy. Kapitan Antoni Norbert Patek, który też trafił po powstaniu listopadowym do Szwajcarii. I tam, połączywszy swe siły z wynalazcą mechanizmu nakręcania główkowego, tak się to zdaje się fachowo nazywa, stworzył najbardziej prestiżową firmę zegarków na świecie po dzień dzisiejszy, Filip Patek. To był pierwszy zegarek przez niego wyprodukowany właśnie w tej firmie w 1846 roku, który miał sekundnik. Wcześniej nie było sekundników na żadnych zegarkach. Dzisiaj zegarki Patka sprzedaje się po, no nie powiem po ile, ale generalnie stać na nie tylko prezydenta Kwaśniewskiego i paru innych jeszcze może, patriarchę Cerkwi Prawosławnej. Być może, chociaż nie sądzę, Nowak miał tańsze zegarki, chyba Patka, nie stać go było na Patka. No nie, mówimy oczywiście ja myślę o ministrze Nowaku. Tak. Otóż można by tak wymieniać, nie chcę Państwa zmęczyć tą listą, ale parę nazwisk już tylko przytoczę, by spróbować przeciwstawić się temu mitowi, że Polacy umieli tylko walczyć i głupio ginąć. Nie, Polacy umieli jak najlepiej pracować, rozwijać najnowszą myśl technologiczną, tylko rzadko było im to dane robić bezpośrednio w kraju, skoro kraj był poddany polityce okupacyjnej faktycznie, często stanowi wojennemu, albo polityce świadomego, stopniowego, a czasem przyspieszonego wypolszczania. Wymieńmy zatem choćby takie postaci, no znów powszechnie znane, jak Ignacy Mościcki, znamy go z XX wieku. Ale przecież zanim został prezydentem Polski, był działaczem konspiracji drugiego proletariatu. No mało kto skojarzy prezydenta Mościckiego z drugim proletariatem, ale to prawda, od tego zaczynał swoją karierę polityczną w Rydze, na Politechnice Ryskiej, gdzie studiował. To on przecież, później uciekając przed prześladowaniami oczywiście grożącymi mu za działalność rewolucyjną w Rosji, do Szwajcarii, no dojdzie tam do najnowocześniejszej i praktycznie służącej milionom ludzi technologii uzyskiwania nawozów azotowych. Także Mościcki, pracując nad tą metodą produkcji kwasu azotowego z powietrza, która ułatwi później właśnie produkcję nawozów potrzebnych dla podniesienia kultury rolnej, zastosował po raz pierwszy kondensatory wysokiego napięcia do tej produkcji, a więc nie tylko to jest chemia, ale to jest także elektryczność. Mogę przypomnieć choćby Kazimierza Pruszyńskiego, który w latach 90. we Francji, XIX wieku oczywiście, wymyślił równolegle z braćmi Lumière pleograf, taki no, namiastkę aparatu kinematograficznego, a w 1910 roku stanie się twórcą pierwszej udanej konstrukcji kamery ręcznej, kamery, która będzie służyła w czasie I wojny światowej do reportaży. Pierwsza kamera taka reportażowa, jeżdżono z nią i nakręcano filmy z tego, co działo się na frontach I wojny światowej. Można oczywiście wymieniać tych nazwisk bardzo dużo, nie chcę Państwa zamęczyć, ale dosłownie jeszcze trzy, najwyżej cztery przywołam. Z Ameryki Łacińskiej, poza Ignacym Domejką, to oczywiście Ernest Malinowski, syn polskiego już emigranta we Francji, który zdobywszy wykształcenie we Francji, ale jako Polak, nie jako Francuz, zatrudniony w Peru w 1853 roku, przeprowadzi tam najtrudniejszą chyba technologicznie kolej na świecie, transandyjską, 219 kilometrów, z 62 tunelami, 61 mostem i wiaduktami na wysokości do 5000 metrów nad poziomem morza.
Do dziś imponuje rozmach tej konstrukcji. Ale to nie tylko zasługi w kolejnictwie, ale pociągnięcie za sobą całej grupy inżynierów z Polski. Do dziś w Limie jest pomnik inżynierów polskich. Nie wiem, czy jest pomnik inżynierów polskich w Polsce, ale jest w Limie. Może dlatego, że w XIX wieku potrafili znakomicie przysłużyć się wielu krajom Europy Łacińskiej, przepraszam, Ameryki Łacińskiej, a nie mogli pracować, w każdym razie wielu z nich nie mogło pracować tak, jakby chcieli, jakby potrafili w Polsce. Oczywiście byli i inżynierowie w Polsce pod zaborem rosyjskim, że wymienię choćby Stanisława Kierbedzia, twórcę mostu tego, na którego fundamentach do dzisiaj stoi most Śląsko-Dąbrowski. To właśnie Kierbedź, ten pierwszy most stalowy przez Wisłę tutaj przerzucił. Ale przecież pierwszym jego mostem był most na Newie i służył głównie celom strategicznym Imperium Rosyjskiego. Warszawiacy mają powody do wdzięczności wobec Kierbedzia, ale on był sługą Imperium. Realizował konstrukcje mostowe, które nie służyły przede wszystkim Polsce, akurat tu w Warszawie rzecz jasna ten most służył warszawiakom, ale był tam kierowany, gdzie kierowały go potrzeby Imperium. Ten most oczywiście tu w Warszawie był także potrzebny ze względów wojskowych armii rosyjskiej. Dlatego stawiam go na, no jakby z jednej strony na jednej i tej samej płaszczyźnie, co innych inżynierów polskich w XIX wieku, a jednocześnie przypominam ten kontekst, który łączy go z dziesiątkami, setkami inżynierów polskich i budowniczych, którzy budowali na przykład kolej mandżurską, kolej wschodniochińską dla rozszerzenia panowania imperialnego rosyjskiego w Azji Wschodniej. Realizowali swoje życie, swoje talenty, imponowali swoją sprawnością kolegom rosyjskim, ale czy była to w pełni służba Polsce? Pytanie, które trzeba zostawić zawieszone. To samo dramatyczne pytanie przecież można postawić i tym, którzy pracowali w Ameryce Łacińskiej czy w Kanadzie, jak Kazimierz Gzowski, także absolwent Liceum Krzemienieckiego, budowniczy kolei w Kanadzie, twórca zresztą pierwszego parku narodowego w Kanadzie, tego parku nad Niagarą. To właśnie Polak go stworzył od strony kanadyjskiej. I tak można by oczywiście Rudolfa Modrzejewskiego i wielu, wielu innych wymienić autorów postępu technologicznego w skali globalnej, światowej, rozproszonych po świecie, nie mogących zrealizować w pełni swych talentów dla Polski, ale myślących o Polsce, o tym, że ich talenty lub ich uczniów kiedyś Polsce mogą być przydatne. I wiemy, że taka będzie historia wielu z nich, tak jak wspomnianego Mościckiego, przecież dzięki któremu stanie największa do dzisiaj fabryka nawozów azotowych w Polsce, ta w Tarnowie. Czy Gabriel Narutowicz, który tragicznie, jak wiemy, skończył swoje życie w grudniu 22 roku, ale przecież nie chciał w ogóle kariery politycznej w Polsce. Chciał wrócić tu do Polski, służyć jej jako wybitny inżynier, twórca projektów hydroelektrycznych, prawda, wykorzystania wody do nowoczesnych elektrowni, takie jakie budował w Szwajcarii. Można o wielu innych tutaj, o Janie Czochralskim, wykształconym przecież w Niemczech, twórcy, no można powiedzieć, wykorzystania z najnowszych zdobyczy krystalografii do najnowocześniejszych mikrotechnologii XX wieku, aż do telefonów komórkowych włącznie. Można wymieniać tych nazwisk bardzo długą listę. Część z nich rzeczywiście zdąży pracować dla niepodległej Polski. W tym sensie ten testament, program Józefa Bema będzie zrealizowany. I jeśli przypominam tych kilka przykładów, no jakby naukę już pominąłem, nie mogłem zdążyć tego wątku przedstawić, to przede wszystkim z tą intencją byśmy się zastanowili, czy rzeczywiście ci ludzie, ci konkretni ludzie przeze mnie wymienieni i czy my dzisiaj powinniśmy przeciwstawiać ich pracę organiczną
ich marzeniom o walce o Polskę. Bo oni wszyscy chcieli i kiedy mogli, to walczyli o Polskę. Kiedy nie dało się, wtedy pracowali dla Polski tak jak umieli, przygotowując narzędzia postępu technologicznego i modernizacji, które pozwoliłyby przesunąć ten próg umieralności w Polsce, sprawić, żeby nigdy tutaj nie było głodu. Temu służyły te narzędzia rolnicze, które produkowały wspomniane przeze mnie fabryki. Pracy organicznej, pozytywizmu i romantyzmu nie należy przeciwstawiać. One razem tworzą istotę polskiej walki o niepodległość, dzięki której, dzięki tej niepodległości, lepsza, bardziej dojrzała cywilizacja tu w Polsce może być budowana. Pozwolę sobie tutaj trzy kropki postawić, bo przecież nie jest to żadne zakończenie. Odsyłam do najznakomitszej pod tym względem chyba pracy, która pozwala lepiej uświadomić sobie skalę polskiego dorobku cywilizacyjno-technologicznego w XIX wieku, czterotomowego słownika polskich inżynierów, odkrywców, technologów, przygotowanego niedawno pod redakcją najznakomitszego historyka polskiej nauki i technologii profesora Bolesława Orłowskiego z Instytutu Historii PAN, wydanego przez IPN chyba 2 lata temu. A więc warto szukać tej historii, pogłębiać jej znajomość na tysiącach innych przykładów.